Czego możemy się spodziewać w kolejnych odcinkach, bo coś wisi w powietrzu chyba. No wisi, znaczy wisiało, ja już wiem, co wisi dalej. Niestety telewidzom nie mogę tego powiedzieć, co wisi, bo trzeba czekać na ten pierwszy premierowy odcinek, w którym, jak wiadomo, Natalia skończyła z Kubą w taki sposób, że wylądowali w łóżku. No i teraz, no co ja mam powiedzieć? No jeśli ja powiem, czy my będziemy razem, czy my się rozstaniemy i tak dalej, no to kto będzie czekał na ten pierwszy odcinek? Na pewno będzie trochę strachu, jeśli są osoby, które naprawdę lubią postać Kuby Roguza, to mogą się przestraszyć po tym pierwszym odcinku troszeczkę, bo jego postać tak trochę zawiśnie na włosku, ale co z tego wyniknie, to już trzeba poczekać do 2 września bodajże. Ale szybko się sytuacja rozwiąże, u nas te wątki jakby cały czas są bardzo szybkie, muszą się szybciutko zmieniać, więc tak równie jak ludzie będą musieli się chwilkę pobać tej sytuacji, to równie szybko myślę, że będą w efekcie zadowoleni. Ale i jeszcze muszę dodać, że gdyby, ja wiem, że widzowie bardzo by chcieli, żeby Natalia była z Kubą, ale Natalia nie może pracować z Kubą, jak będą razem, bo tak wyglądają realia w policji. Więc teraz się proszę zastanowić, czy wolicie nas oglądać wspólnie na ekranie, czy żebyśmy byli razem, ale żeby nas nie było w serialu.